Brat Tomasz szczelano. życiorys pierwszy świętego Franciszka z Asyżu, przetłumaczył i opracował Cecylian Niezgoda, brat mniejszy konwentualny. Czyta Paweł Teperski, brat mniejszy Kapucyn. CZĘŚĆ DRUGA ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY Naprawa kościoła Świętej Maryi w Porcjunkuli i powołanie ewangeliczne Franciszka. W międzyczasie Święty Boży, po zmianie ubioru i naprawienia wspomnianego kościoła, przeniósł się na inne miejsce koło miasta Asyżu, w którym zaczął odnawiać pewien kościół, zniszczony i prawie rozpadający się. I nie ustał, aż cały doprowadził do należytego porządku. Stąd przeniósł się na inne miejsce, zwane porciunkulą, w którym dawnymi czasy wzniesiono kościół najświętszej dziewicy Matki Bożej, a który wtedy stał opuszczony i całkowicie zaniedbany. Gdy Święty Boży spostrzegł, że on jest tak zrujnowany, wzruszył się, ponieważ miał gorące nabożeństwo do Matki wszelkiego dobra i pełen troski zaczął tam mieszkać. Gdy jeszcze naprawiał wspomniany kościół, upłynął właśnie trzeci rok jego nawrócenia. W tym czasie nosił ubiór podobny do pustelniczego, przewiązywał się pasem rzemiennym, w ręku trzymał laskę, a na nogach nosił obuwie. Ale pewnego dnia w tymże kościele czytano Ewangelię o tym, jak Pan rozesłał swoich uczniów na przepowiadanie. Święty Boży, obecny tam, po ukończeniu obrzędów mszy świętej, Pokornie poprosił kapłana o wyłożenie mu tej Ewangelii, chcąc lepiej zrozumieć jej znaczenie. On powiedział mu wszystko po porządku. Święty Franciszek, usłyszawszy, że uczniowie Chrystusa nie powinni posiadać ani złota, ani srebra, czy pieniędzy, ani trzosu, ani torby, ani chleba, nie nosić laski w drodze, nie mieć obuwia, nie mieć dwóch ale przepowiadać Królestwo Boże i pokutę, Natychmiast w duchu Bożym rozradowany wykrzyknął: To jest, czego chcę, to jest, czego szukam, to całym sercem pragnę czynić. Potem święty ojciec, niezmiernie uradowany, zabiera się do wypełnienia tych zbawiennych, usłyszanych wskazań i, nawet chwili nie zwleka, ale zbożnie usposobiony, zaraz zaczyna wykonywać to, co usłyszał. Natychmiast zdejmuje obuwie z nóg, wyrzuca laskę. Przestaje na jednej sukni, a pas rzemienny zamienia na powróz. Sporządza sobie tunikę wyobrażającą krzyż, aby jego obraz w niej odganiał wszelkie diabelskie fantazje. Sporządza ją grubą i szorską, aby w niej krzyżować ciało z jego wadami i grzechami. Sporządza ją wreszcie bardzo ubogą i lichą, jakiej w żaden sposób świat by nie zapragnął. Także wszystkie inne rady. Jakie usłyszał, starał się wykonywać z największą pilnością i z największym uszanowaniem. Nie był bowiem głuchym słuchaczem Ewangelii, ale wszystko, co słyszał, zachowywał w chwalebnej pamięci i starał się wypełnić dokładnie co do litery. Rozdział 10: Przepowiadanie Ewangelii, wieszczenie pokoju i nawrócenie pierwszych sześciu braci. Odtąd, z wielkim żarem ducha i radością umysłu, zaczął wszystkim przepowiadać pokutę, budując słuchających słowem prostym, ale wielkim sercem. Jego słowo było jak płonący ogień, przenikało głębiny serca i umysły wszystkich napełniało podziwem. Zdawał się być całkowicie innym niż był przedtem, a patrząc w niebo, nie chciał spoglądać na ziemię. Zapewne dziwne to, że rozpoczął przepowiadać tam, gdzie jeszcze jako dziecko uczył się czytać i gdzie później został ze czcią pochowany, jakby szczęsny początek zalecał jeszcze szczęśliwsze dokonanie. Gdzie uczył się, tam i nauczał. Gdzie zaczął tam i szczęśliwie dokończył. W każdym kazaniu swoim, zanim zacytował zebranym Słowo Boże, najpierw wzywał pokoju mówiąc: „niech Pan was obdarzy pokojem. Zawsze go najpobożniej głosił mężczyznom i kobietom, ludziom spotkanym i jego spotykającym. Dlatego wielu, co nie lubiło zarówno pokoju, jak i jego pozdrowienia przy pomocy pana, całym sercem przylgnęło do pokoju, stało się synami pokoju i zdobywcami wiecznego zbawienia. Między nimi pewien człowiek zasyżu mający pobożnego i prostego ducha. Jako pierwszy zbożnie naśladował męża Bożego. Po nim brat Bernard, przyjąwszy poselstwo pokoju, ochoczo podążył za Świętym Bożym celem zarobienia na Królestwo Niebieskie. Przyjmował on często Świętego Ojca pod dach, widział i obserwował jego życie i obyczaje, sycił się wonią jego świętości, przejął się bojaźnią Bożą i wzbudził w sobie zbawiennego ducha. Widywał go, że modlił się przez całą noc, że bardzo mało sypiał, że wielbił Boga i chwalebną dziewicę Matką Bożą. Dziwił się i mówił: Prawdziwie, ten człowiek pochodzi od Boga. Przeto pospieszył sprzedać wszystkie swe dobra i rozdał je ubogim, nierodzicom, a przyjąwszy zasadę doskonałej drogi życia, wypełnił Radę świętej Ewangelii. Jeśli chcesz być doskonały, idź. Sprzedaj wszystko, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Dokonawszy tego, przyłączył się do świętego Franciszka, przyjmując jego życie i ubiór. Był z nim zawsze, aż do czasu pomnożenia się liczby braci, kiedy to na rozkaz czcigodnego ojca został wysłany do innych regionów. Jego nawrócenie do Boga stało się wzorem dla nawracających się, do sprzedania własności i rozdania jej ubogim. A święty Franciszek bardzo się ucieszył z przybycia i nawrócenia tak zacnego męża. Widział, że Pan troszczy się o niego, skoro dał mu tak koniecznego towarzysza i wiernego przyjaciela. Zaraz i drugi asyżanin poszedł za nim, wielce godzin pochwały za swoje postępowanie, jako że to, co święte rozpoczął, po krótkim czasie jeszcze święciej ukończył a po nim nie za długo podążył brat Idzi, mąż prosty i prawy oraz bojący się Boga, który przez długi czas żyjąc święcie, sprawiedliwie i pobożnie, pozostawił nam przykład doskonałego posłuszeństwa, pracy ręcznej, życia samotnego i świętej kontemplacji. Do nich dołączył jeszcze ktoś jeden, zaś brat Filip dopełnił liczby siedmiu. Pan dotknął jego ust kamykiem czystości, iżby mówił o nim przyjemnie i słodko go wysławiał, a także by rozumiał i wyjaśniał Pismo Święte, chociaż się nie uczył, naśladując w tym apostołów, którzy, choć prości i nieuczeni, mieli zostać książętami wśród Żydów. Rozdział 11. Duch proroctwa i upomnienia świętego Franciszka. Święty Franciszek co dzień, pełen pociechy i łaski ducha świętego, z wszelką czujnością i troskliwością kształcił nowych synów w nowych zasadach i sposobach życia, ucząc ich chodzić prostym krokiem po drodze świętego ubóstwa i świętej prostoty. Pewnego dnia, gdy podziwiał miłosierdzie Pańskie z powodu udzielonych sobie dobrodziejstw, zapragnął, żeby mu Pan wskazał przyszłe sprawy jego i ich. Udał się więc na miejsce modlitwy, jak to bardzo często czynił. Długo tam przebywał, trwając przed władcą całej ziemi, w bojaźni i drżeniu. W gorzkości swej duszy powracał myślą do lat źle przeżytych, często powtarzając te słowa: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Wtem uczuł, że wnętrze jego serca zalewa jakaś niewymowna radość i jak największa słodycz. Zaczął też tracić świadomość siebie, a po nawale uczuć oraz rozpierzchnięciu się ciemności, jakie z powodu obawy grzechu zagnieździły się w jego sercu, została mu wlana pewność odpuszczenia wszystkich przestępstw i udzielona ufność w życiodajną łaskę. Potem został porwany ponad siebie, a także cały wchłonięty w jakieś światło. Rozszerzyła się moc jego umysłu, i jasno zobaczył, co będzie w przyszłości. Po ustąpieniu tej słodyczy i światła, wydał się odnowiony na duchu, przemieniony już w innego człowieka. Wróciwszy z radością, powiedział do braci: Najdrożsi, bądźcie mężni i cieszcie się w panu, i nie smućcie się z tego, że jest was mało. Niech was też nie przeraża moja i wasza prostota, ponieważ, jak mi to zostało naprawdę pokazane od Pana, Bóg pomnoży nas w bardzo wielką rzeszę i gęsto rozprzestrzeni aż po krańce ziemi. Dla waszego pożytku muszę Wam powiedzieć to, co widziałem, a o czym raczej wypadałoby milczeć, wszakże miłość zmusza mnie do opowiedzenia. Otóż Widziałem wielką rzeszę ludzi przychodzących do nas i chcących przebywać razem z nami w stanie świętego życia i według reguły świętego zakonu. Oto jeszcze brzmi w moich uszach głos ich, przychodzących i odchodzących, zgodnie z rozkazem świętego posłuszeństwa. Widziałem jakoby drogi zatłoczone przez nich, schodzących się w tę stronę ze wszystkich narodów. Przychodzą Francuzi, śpieszą Hiszpanie. Biegną Niemcy i Anglicy i nadąża wielka rzesza z innych różnych języków. Bracia, gdy to usłyszeli, napełnili się zbawczą radością, czy to ze względu na łaskę, jakiej Pan Bóg użyczył świętemu, czy dlatego, że żarliwie pragnęli dobra bliźnich. Chcieli, aby ich liczba co dzień wzrastała, a tym samym, aby byli zbawieni. Święty rzekł do nich: Abyście bracia wiernie i nabożnie za wszystkie dary dziękowali Panu Bogu Naszemu i abyście umieli należycie postępować z braćmi obecnymi i przyszłymi, poznajcie prawdę o przyszłych wypadkach. Teraz na początku naszego życia znajdziemy jakby słodkie jabłka, bardzo smaczne do jedzenia, ale wnet potem otrzymamy trochę mniej słodkie i smaczne, wreszcie dostaniemy też mocno gorzkie. Nie będziemy ich mogli zjeść, gdyż z powodu swej cierpkości będą dla wszystkich niejadalne, chociaż na zewnątrz będą pachnieć i pięknie wyglądać. Zaprawdę, tak jak Wam powiedziałem, Pan pomnoży nas w wielki naród. Ale na końcu stanie się tak, jak czyni człowiek, co zarzuciwszy se świeci w morze lub w jakieś jezioro, chwyta wielką liczbę ryb i wszystkie je wciąga do swej łodzi. Jednak nie mogąc ich wszystkich zabrać, bo ich za dużo, wybiera do swych naczyń te większe i te, co mu się podobają, a resztę wyrzuca na zewnątrz. Dla tych, którzy rozpatrują rzeczy w duchu prawdy, to wszystko, co Święty Boży przepowiedział, jawi się najwidoczniej jako pełne prawdy i całkiem oczywiste. Oto jak duch proroctwa spoczął na Świętym Franciszku. Rozdział dwunasty posłanie ich na świat po dwu i ponowne spotkanie. W tym czasie po wstąpieniu jeszcze jednego dobrego człowieka do zakonu wzrośli do liczby ośmiu. Wtedy święty Franciszek zebrał wszystkich do siebie, wiele mówił do nich o Królestwie Bożym, o pogardzie świata, o zaparciu własnej woli i o ujarzmieniu swego ciała. Podzielił ich na cztery części po dwu i rzekł do nich. Najdrożsi, idźcie po dwóch w różne strony świata, głosząc ludziom pokój i pokutę na odpuszczenie grzechów. Bądźcie cierpliwi w uciskach, czujcie się bezpieczni, gdyż Pan wypełni swoją obietnicę. Pytającym odpowiadajcie pokornie, prześladującym błogosławcie, krzywdzącym Was i ubliżającym dziękujcie. Ponieważ ze względu na nich czeka nas Królestwo wieczne. A oni z wielką radością i uciechą przyjęli rozkaz świętego posłuszeństwa i upadli kornie na ziemię przed świętym Franciszkiem, on zaś ściskając ich słodko i ze czcią mówił do każdego. Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma. Te słowa mówił zawsze, ile razy dawał jakimś braciom rozkaz przeniesienia. Wtedy brat Bernard z bratem Idzim obrali drogę w kierunku świętego Jakuba. Święty Franciszek z jednym towarzyszem obrał inną część świata, a reszta czterech otrzymali pozostałe części, także idąc po dwóch ale po upływie krótkiego czasu święty Franciszek zapragnął widzieć ich wszystkich, modlił się do Pana, który zgromadza rozproszonych z Izraela, ażeby raczył łaskawie zebrać ich wkrótce. Tak się też stało. Zaraz potem, zgodnie z jego pragnieniem, bez ludzkich zabiegów, równocześnie się zeszli, Bogu składając dziękczynienie. Oto zebrawszy się razem, bardzo radują się z widoku swego miłościwego pasterza i dziwują się, że zgromadziło ich jedno i to samo pragnienie powrotu do wspólnoty. Opowiadają o dobrach, jakich użyczył im miłosierny Pan. A za to, że czasem coś zaniedbali i byli niewdzięczni, proszą pokornie świętego Ojca o skarcenie i pokutę i chętnie ją przyjmują. Tak bowiem zwykli byli czynić zawsze ilekroć przychodzili do niego. Nie kryli przed Nim nawet najmniejszej myśli czy nawet odruchów, a kiedy wszystko wypełnili, co mieli nakazane, uważali się za sługi nieużyteczne. Cała ta pierwsza szkoła świętego Franciszka Odznaczała się tak wielką czystością ducha, że zupełnie nie wiedzieli, co to próżna radość z użytecznych, świętych i prawych uczynków, jakich dokonywali. Zaś święty ojciec, obejmując swych synów niezmierną miłością, przedstawiał im swoje zdanie i wskazywał na to, co pan był mu objawił. Zaraz potem czterech innych, dobrych i udatnych mężów przystąpiło do nich i poszło za świętym Bożym powstał wielki rozgłos wśród rudu coraz dalej szerzyła się fama o mężu Bożym zapewne w owym czasie święty Franciszek i jego bracia przeżywali bardzo wielką radość i szczególne zadowolenie gdy ktoś wiedziony duchem Bożym przychodził celem przyjęcia habitu świętego zakonu kimkolwiek i jakimkolwiek był on w ludzie chrześcijańskim Wierzący, bogaty, biedny, szlachcic, plebejusz, lichy, miły, roztropny, prostaczek, kleryk, nieuczony czy laik. Dla ludzi świeckich to wszystko było przedmiotem wielkiego podziwu i przykładem pokory, pobudzającym ich do poprawy drogi życia i pokuty za grzechy. Żadna plebejskość ani żadne ubóstwo nie przeszkadzało im budować dzieło Boże w tych, których chciał zbudować Bóg, któremu podoba się przebywać z odrzuconymi przez świat i prostaczkami. Rozdział 13. Napisanie pierwszej reguły i jej zatwierdzenie. Święty Franciszek, widząc, że Pan Bóg codzień powiększał ich liczbę, napisał prosto i zwięźle dla siebie i dla swoich braci formę życia i regułę Używając głównie tekstów świętej Ewangelii, której doskonałości jedynie pożądał. Włączył też nieco innych wskazań, które były niezbędne do prowadzenia świętego życia we wspólnocie. Potem, razem ze wszystkimi wspomnianymi braćmi, przybył do Rzymu, bardzo pragnąc, aby mu pan papież Innocenty III zatwierdził to, co był napisał. Właśnie w tym czasie był w Rzymie czcigodny biskup Asyski. Imieniem Gwido, który we wszystkim honorował świętego Franciszka i jego wszystkich braci i szanował ich ze szczególną miłością. Kiedy ujrzał świętego Franciszka i jego braci, poważnie zaniepokoił się ich przybyciem, bo nie znał jego przyczyny. Obawiał się, żeby nie zechcieli opuścić swej ojczyzny, w której Pan przez nich, swoje sługi, już zaczął sprawiać wielkie rzeczy. Bardzo cieszył się, że ma w swojej diecezji tych mężów, których wielce cenił za ich życie i obyczaje. Ale, usłyszawszy o przyczynie ich przybycia i poznawszy ich zamiar, bardzo ucieszył się w Panu i obiecał im w tym poradzić i dopomóc. Oprócz tego święty Franciszek udał się do wielebnego pana biskupa Sabińskiego imieniem Jan od świętego Pawła, który wśród księżąt i prałatów Kurii Rzymskiej. Znany był z tego, że gardził dobrami ziemskimi, a kochał niebieskie. On przyjął go łaskawie i z miłością, i wielce poparł jego wolę i zamiar. Wszakże, ponieważ był człowiekiem przezornym i roztropnym, wypytywał go o różne rzeczy i radził, żeby przystał na życie monastyczne albo pustelnicze. Ale święty Franciszek, na ile potrafił, Pokornie opierał się jego perswazji nie dlatego, żeby pogardzał tym, co mu radzono, ale dlatego, że afektywnie lgnął do czego innego i kierował się wyższym pragnieniem. Pan biskup podziwiał jego zapał i, bojąc się, by nie zrezygnował z wielkiego zamierzenia, pokazywał mu bardziej szerokie drogi. Zniewolony jego stałością, przystał na jego prośby i potem już starał się popierać jego sprawy u pana papieża. Podówczas przewodził Kościołowi Bożemu pan papież Innocenty III. Mąż pełen chwały, a także bogaty w wiedzę, słynący wymową, gorliwy w trosce o sprawiedliwość, w tym czego wymagało pielęgnowanie wiary chrześcijańskiej. Gdy zapoznał się z wotum mężów Bożych po uprzednim rozważeniu sprawy, wyraził zgodę na ich prośbę i następnie zatwierdził udzielił im wiele zachęt i napomnień, po czym pobłogosławił świętemu Franciszkowi i jego braciom, mówiąc: Bracia, idźcie z Bogiem, i jak Was On raczył natchnąć, tak głoście wszystkim pokutę. A gdy Wszechmogący Bóg pomnoży Was w liczbę i łaskę, z radością donieście mi o tym, a ja Wam udzielę więcej pozwoleń i bezpiecznie powierzę Wam większe zadania. Naprawdę, gdziekolwiek święty Franciszek się udał, tam Pan był z nim, ciesząc go objawieniami a dobrodziejstwami dodając otuchy. Pewnej nocy, kiedy głęboko zasnął, zobaczył, że idzie jakąś drogą, koło której rosło potężne drzewo, drzewo piękne i silne, grube i bardzo wysokie. Gdy zbliżył się do niego i stojąc pod nim podziwiał jego piękno i wielkość, nagle zdarzyło się że sam święty wyszedł na taką wysokość, iż dosięgnął czubka drzewa. Chwycił je rękami i bardzo łatwo nachylił ku ziemi. Rzeczywiście tak się stało, kiedy Pan Innocenty, drzewo najbardziej na Ziemi wyniosłe i wspaniałe, jak najbardziej łaskawie skłonił się ku jego prośbie i woli. Rozdział 14. Powrót z Rzymu na Dolinę Spoletańską i zatrzymanie się po drodze. Święty Franciszek ze swymi braćmi, ciesząc się bardzo z daru łaski tak wielkiego Ojca i Pana, podziękował Bogu, który wynosi pokornych, a smutnych ocala. Natychmiast poszedł nawiedzić progi świętego Piotra, a po skończeniu modlitwy wyszedł z miasta. Obrał drogę ku Dolinie Spoletańskiej i podążał tam z towarzyszami. Po drodze rozprawiali ze sobą o licznych i wielkich dobrach, jakimi obdarzył ich Pan Najłaskawszy. Jak łaskawie zostali przyjęci przez wikariusza Chrystusowego, Pana i ojca całego ludu chrześcijańskiego. Jak mogą i powinni wypełniać Jego napomnienia i rozkazy. Jak regułę, którą przyjęli, mają rzetelnie zachowywać i strzec jej nieodmiennie. Jak wobec Najwyższego mają chodzić we wszelkiej świętości i religijności, wreszcie, jak wzrastać w święte cnoty, aby ich życie i obyczaje stały się przykładem dla bliźnich. Podczas gdy oni, nowi uczniowie Chrystusa ze Szkoły Pokory, o tym rozprawiali, dużo dnia upłynęło i nastała późna godzina. Wtedy przybyli na miejsce samotne, byli mocno zmęczeni drogą, a nie mogli znaleźć żadnej żywności, gdyż miejsce to było daleko od mieszkań ludzkich. Ale oto, za sprawą łaski Bożej, spotkał się z nimi człowiek niosący w ręce chleb. Dał go im i odszedł. A że go nie znali, dziwowali się w swych sercach, a jeden drugiego pobożnie napominał, żeby więcej zaufać miłosierdziu Bożemu. Spożywszy pokarm i niemało się nim pokrzepiwszy, Przybyli do pewnego miejsca blisko miasta Orte i tam zatrzymali się prawie przez piętnaście dni. Niektórzy z nich chodzili do miasta w poszukiwaniu koniecznego pożywienia. To niewiele, co uprosili od drzwi do drzwi, przynosili do braci i spożywali wspólnie z dziękczynieniem i radością serca. Tego, co im zostawało, nie mieli komu dać, więc spożywali to następnego dnia. W tym celu przechowywali resztki w grobowcu, w którym niegdyś były ciała zmarłych, a teraz stał wolny. Owo miejsce było puste i odludne. Rzadko kto tam przychodził, albo nikt wcale. Cieszyli się wielką radością, jako że nie mieli na oku ani nie pożądali nic takiego, co by im sprawiało przyjemność próżną czy cielesną. Dlatego obcowali tam ze świętym ubóstwem, czerpali wielką pociechę z braku tego wszystkiego, co światowe. I jak tam byli, tak decydowali się trwać przy nim zawsze i wszędzie. Pozbywszy się wszelkiej troski o sprawy ziemskie, radowali się jedynie pociechą boską. Nie wstrząsani żadnymi troskami, nie szarpani żadnymi pokusami, postanawiali i utwierdzali się w postanowieniu, by nigdy ubóstwa nie opuścić. Urok tego miejsca mógł łatwo osłabić zapał ich ducha prawdzie nie poddawali mu się uczuciowo, ale żeby nie przywiązywać się, czy to do pragnienia dłuższego pobytu, czy choćby do czegoś na zewnątrz własnego, opuścili to miejsce. Idąc ze szczęsnym swym ojcem, weszli wówczas w Dolinę Spoletańską. Jako prawdziwi miłośnicy sprawiedliwości, rozprawiali między sobą, czy winni przebywać między ludźmi, czy udać się na miejsce samotne. Ale święty Franciszek, który nie ufał własnej swej przemyślności, ale wszystkie sprawy popierał świętą modlitwą, zdecydował, żeby nie żyć samemu sobie, ale dla tego, który umarł za wszystkich. Był bowiem świadomy, że został posłany po to, aby zdobywać Bogu dusze, które diabeł usiłował porwać. Rozdział piętnasty Sława świętego Franciszka, nawrócenie wielu do Boga, nazwa nowego zakonu. Franciszek, jako mężny rycerz Chrystusa, krążył po miastach i kasztelach, wieszcząc królestwo Boże, głosząc pokój, ucząc zbawienia i pokuty na odpuszczenie grzechów, nie w przekonujących słowach mądrości ludzkiej, ale w nauce i mocy ducha. Mając upoważnienia apostolskie, działał we wszystkim otwarcie, bez żadnej obłudy, bez żadnych zwodniczych pochlebstw. Niczyj grzechów nie głaskał, ale w nie uderzał, nie pobłażał życiu grzeszników, ale i ostro karcił, ponieważ najpierw sam wykonywał to, co innym zalecał. Nie lękał się nagany, mówił prawdę bardzo szczerze, tak, że nawet mężowie wykształceni, Cieszący się sławą i godnością, podziwiali jego kazania i przejmowali się zbożną bojaźnią w jego obecności. Biegli mężczyźni, biegły kobiety, śpieszyli książęta i przybywali zakonnicy, aby widzieć i słyszeć świętego Bożego, który wszystkim wydawał się człowiekiem z innego świata. Ludzie każdego wieku i każdej płci. Podążaliby zobaczyć dziwy, jakich właśnie Pan dokonywał na świecie przez swojego sługę. Zaprawdę, w owym czasie wydawało się, że poprzez obecność świętego Franciszka, czy poprzez jego sławę, jakieś nowe światło spłynęło z nieba na ziemię, rozpraszając wszystką pomrokę ciemności, jaka zaległa prawie cały kraj, tak, że mało kto wiedział, jaki obrać kierunek. Prawie wszystkich pochłaniała otchłań zapomnienia o Bogu i gnuśne zaniedbanie Jego przykazań, tak że zaledwie czasem ktoś kiedyś otrząsnął się był z dawnych i zastarzałych złości. Promieniował jak gwiazda błyszcząca w ciemności nocy i jak zaranie rozciągnięte ponad mrokami. I stało się, że wkrótce wygląd całej prowincji zmienił się i wszędzie nabrał bardziej radosnego widoku, po zrzuceniu pierwotnego brudu, uprzednia susza ustąpiła i szybko urósł zasiew na spalonym polu. Także nieuprawna winnica zaczęła puszczać pączek woni pańskiej, a wydawszy z siebie kwiaty słodkości, zrodziła również owoc czci i godności. Wszędzie rozbrzmiewało dziękczynienie i chwalba, a wielu niechało trosk światowych. I pod wpływem życia i nauki świętego Ojca Franciszka nabywało poznania siebie i zapragnęło miłości i czci dla stwórcy. Wielu z ludu, szlachcice i plebeliusze, duchowni świeccy, dotknięci świętym Bożym, zaczęli garnąć się do świętego Franciszka, pragnąc na stale walczyć pod jego wodzą i kierownictwem. Święty Boży jak rzeka pełna łaski niebieskiej, zraszał ich wszystkich deszczem charyzmatów, a rolę ich serca zdobił kwiatami cnót. Oto wyborny mistrz. Na jego wezwanie odnawia się Kościół Chrystusowi, obydwojga płci i zwycięsko kroczą trzy wojska dążących do zbawienia, według jego wzoru, reguły i nauki. Wszystkim podał normę życia i wskazał drogę zbawienia odpowiednią dla każdego stanu. Obecnie trzeba zwrócić uwagę na stan, który on swoją miłością wskrzesił, jaki mocą profesji podtrzymał. Najpierw on sam założył zakon braci mniejszych i nadał mu tę nazwę. Mianowicie w regule pisał: I niech będą mniejsi. Kiedy rozważał to wyrażenie, rzekł: Chcę, żeby ta wspólnota nazywała się zakon braci mniejszych. Naprawdę, mniejsi. Jako, że byli poddani wszystkim, zawsze szukali nędznych miejsc pobytu i podejmowali się prac uważanych za poniżające. W ten sposób zasługiwali na mocne ugruntowanie w prawdziwej pokorze, a na tej szczęsnej dyspozycji rosła w nich duchowa budowla złożona ze wszystkich cnót. Zaprawdę, na stałej podwalinie miłości powstała szlachetna budowla. W której żywe kamienie, zgromadzone ze wszystkich stron świata, utworzyły mieszkanie Ducha Świętego. O jakimże żarem miłości pałali ci nowi uczniowie Chrystusa? Jakież kwitło w nich ukochanie zbożnej wspólnoty? Czy w jakimś miejscu zeszli się razem? Czy spotkali się w drodze, jak to bywa, tam zaraz zażegnał ich bodziec duchowej miłości i skłaniał do oznak prawdziwej przyjaźni? wyższej od wszelkiego zwykłego kochania. Czyste uściski, miłe uczucia, święty pocałunek, słodka rozmowa, skromny uśmiech, radosne wejrzenie, oko prawe, duch pokorny, język uprzejmy, odpowiedź grzeczna, tożsamość zdania, ochotna usługa i ręka niestrudzona. Skoro wzgardzili wszystkim co ziemskie i zupełnie wyzbyli się miłości własnej, Wtedy całe uczucie miłości skierowali ku wspólnocie. Starali się poświęcić w tym celu, żeby zobopólnie zaspakajać potrzeby braci. Pragnęli się spotykać, a jeszcze bardziej pragnęli razem przebywać. Natomiast czymś ciężkim było dla nich oddzielenie od wspólnoty, gorzkim rozwód, przykrom, rozłąka. Ale jako najbardziej posłuszni rycerze, nie śmieli niczego przedkładać. Ponad rozkazy posłuszeństwa. Zanim wykonali słowo posłuszeństwa, już przedtem byli gotowi do spełnienia rozkazu. Nie wiedzieli, co to dyskutować nad rozkazami, zarzucili wszelki sprzeciw, w każdych okolicznościach słuchali, jakby na wyścigi. Naśladowcy najświętszego ubóstwa, bo nic nie mieli, do niczego nie lgnieli, stąd też niczego nie obawiali się stracić. Zadowalali się samą tuniką, czasem łataną od spodu i na wierzchu. Żadnego w niej zaniedbania, ale brzydota i lichota, iżby wyglądali w niej jak ukrzyżowani dla świata. Podpasani sznurem nosili liche portki, mieli zbożny zamiar poprzestać na tym i nic więcej nie posiadać. Dlatego wszędzie byli bezpieczni. Nie wieszał ich strach, nie rozrywała troska oczekiwali dnia następnego bez żadnego zmartwienia. Nawet często ponosząc wielki trud podróży, nie kłopotali się o nocleg, bo nieraz, gdy wśród tęgiego mrozu z konieczności zostali bez dachu nad głową, tulili się do komina albo całymi nocami kawęczyli pokornie w jaskiniach i grotach. Podczas dnia ci, którzy umieli, pracowali ręcznie, przebywając w domach dla trendowatych. Albo w innych godnych miejscach służyli wszystkim pokornie i pobożnie. Nie podejmowali się takich prac, które były powodem do zgorszenia, a tylko świętych i prawych, godziwych i pożytecznych. Wszystkich, z którymi się spotkali, pociągali przykładem do pokory i cierpliwości. Taka zdobiła ich cnota cierpliwości, że woleli raczej tam przebywać, gdzie doznawali prześladowania swych ciał aniżeli tam, gdzie mogli cieszyć się względami świata, na skutek uznania lub chwalenia ich świętości. Po wiele razy cierpieli z niewagi, doznawali przykrości, zdzierano z nich szaty, bito, wiązano, wtrącano do więzienia. Oni zaś nie chronili się pod niczyją opiekę, ale wszystko mężnie przetrzymywali, a z ich ust słyszano jedynie chwalbę i dziękczynienie. Rzadko albo nigdy nie ustawali w chwaleniu Boga i modlitwie, wciąż rachując się z tego, co zrobili, za dobre uczynki dziękowali Bogu, za zaniedbania i opieszałość żałowali i płakali. Jeżeli nie doświadczali zwykłego sobie ducha pobożności, to uważali, że Bóg ich opuścił. Chcąc trwać na modlitwie, posługiwali się jakimiś narzędziami, niektórzy utrzymywali się na zawieszonych powrozach, BY nie chwytał ich sen i nie wytrącał z modlitwy. Niektórzy zakładali żelazne obręcze, a niektórzy opasywali się drewnianymi ściskaczami. Jeśli kiedy naruszyli wstrzemięźliwość na skutek obfitości pokarmu lub napoju, jak to bywa, albo jeśli na skutek zmęczenia drogą przekroczyli umiar, choć mało co, to jak najsurowiej karali się wielodniową abstynencją. Wreszcie, tak wielką udręką starali się ujarzmiać namiętność ciała, że często na bardzo zimnym mrozie nie wahali się obnażać, a także całe ciało krwawić kolcami cierni. Tak skrzętnie gardzili wszystkim co ziemskie, że zaledwie przyjmowali to, co konieczne do życia, a wprawieni w długie obywanie się bez przyjemności cielesnej, nie bali się żadnych ostrości. W tym wszystkim zachowywali ze wszystkimi pokój i łagodność, działali zawsze skromnie i pokojowo, jak najbardziej unikali wszelkiego rodzaju zgorszeń. Mówili tylko w potrzebie, bez żartów i gadania po próżnicy. W całym ich życiu i zachowaniu nie można było znaleźć nic nieprzystojnego czy niegodziwego. Ich każdy czyn był ujęty w karby, każdy krok skromny. Wszystkie zamyszły tak umartwione, że zaledwie widzieli i słyszeli to, co uważali za konieczne. Oczy mieli spuszczone ku ziemi, a duchem przebywali w niebie. Nie miała w nich miejsca żadna zazdrość, żadna zgorzkniałość, ale była w nich wielka zgoda, stały pokój, dziękczynienie i chwalba. To są probierze czcigodnego Ojca, za pomocą których kształtował nowych synów nie tylko słowiem i językiem, ale jak najbardziej czynem i prawdą. Rozdział 16. Pobyt w Rivotorto i strzeżenie ubóstwa Święty Franciszek razem z innymi braćmi zatrzymał się koło miasta Asyżu w miejscowości zwanej Rivotorto. W miejscu tym było opuszczone schronisko. Będąc wzgardzicielami wszelkich i pięknych domów, Chętnie zamieszkali w jego cieniu i chronili się tam przed ulewami deszczu, bo jak mawiał pewien święty, ze schroniska szybciej wznosi się do nieba, aniżeli z pałacu. Wszyscy synowie i bracia, razem ze świętym ojcem, żyli tu w wielkim trudzie i wśród braku wszystkich rzeczy. Bardzo często brakowało im chleba, zadowalali się rzepą, którą tu i ówdzie na równinie asyskiej uprosili. Gdy ich bieda przycisnęła. Miejsce to było tak ciasne, że zaledwie mogli w nim usiąść czy spocząć. Żadnych na to szemrań, żadnych utyskiwań, lecz serce spokojne, duch pełen radości zachował cierpliwość. Święty Franciszek bardzo pilnie dokonywał codziennego, owszem, stałego badania siebie i swoich braci. Nie cierpiał żadnej w nich chwiejności i przepędzał z ich serca wszelką opieszałość. Był surowy w strzeżeniu siebie i czuwał każdej godziny. Jeśli, jak to wszystkim się zdarza, poruszyła go jakaś pokusa cielesna, a było to w zimie, zaraz zanurzał się w zamarzniętym dole i tak długo w nim siedział, ażby wszelkie wzruszenia cielesne go opuściły. Pozostali bracia. Gorliwie naśladowali ten przykład wielkiego umartwienia. Nie tylko uczył ich uśmiercać wady i powściągać podniety ciała, ale także zmysły zewnętrzne, przez które śmierć wchodzi do duszy. Gdy w owym czasie cesarz Otto ciągnął owymi stronami z wielkim hałasem i pompą, celem przyjęcia korony ziemskiego imperium, święty ojciec, będąc razem z innymi we wspomnianym schronisku, przy drodze tego pochodu. Nie wyszedł go zobaczyć, ani nikomu nie pozwolił patrzeć, z wyjątkiem jednego z braci, który bardzo stanoszczo obwieścił cesarzowi, że ta jego chwała będzie trwać przez krótki czas. Otóż, chwalebny święty przebywał sam ze sobą, chodził po przestrzeni swego serca, gotował w sobie godne Bogu mieszkanie. Dlatego poklask zewnętrzny nie porywał jego uszu. Ani żaden głos nie potrafił go wytrącić z równowagi lub przerwać mu ogromu zajęć, jakie wykonywał. Posiadał autorytet apostolski, dlatego całkowicie wzbraniał się przed pochlebianiem królom i książętom. Zawsze uprawiał świętą prostotę i nie pozwalał, by ciasnota miejsca skurczyła ich serca. Dlatego ponapisywał imiona braci na belkach domeczku aby każdy miał swoje miejsce do modlitwy i spoczynku i żeby ciasna szczupłość miejsca nie przeszkadzała im w milczeniu ducha i właśnie w czasie ich tam pobytu stało się że pewnego dnia ktoś prowadzący osła przyszedł do schroniska w którym mąż boży przebywał razem z towarzyszami i żeby nie zostać wyrzuconym zachęcał swego osła do wejścia mówiąc Wchodź do środka, bo w tym miejscu będzie nam dobrze. Na tę mowę święty Franciszek poważnie się zmartwił, zrozumiawszy zamiar owego mężczyzny, który widocznie sądził, że oni dlatego tam chcą mieszkać, by rozszerzyć to miejsce i je rozbudować. Z powodu mowy wieśniaka święty Franciszek zaraz wyszedł stamtąd i opuściwszy to schronisko, Przeniósł się na inne niedalekie miejsce zwane Porciunculon gdzie, jak już wyżej powiedziano, długo przedtem naprawił był kościół Najświętszej Maryi. Nie chciał mieć nic na własność, a żeby wszystko móc posiadać o wiele pełniej w Panu.